Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler, witam w kolejnym odcinku Szy od Szyndler Ekstra środowym na kanale Tęce Krok po Kroku, na kanale, na którym zwykle pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie, a w środę pokazuję inne rzeczy, inne zabawki dla dużych chłopców. Dzisiaj akurat będziemy mieli znowu laserek po przerwie w tamtym tygodniu, a pokażę Wam konkretnie, jak zrobić szablon do wycinania, albo do obróbki bardziej, do oznakowania takich patchy skórzanych, które ciężko jest inaczej dobrze ustawić i jak to zrobić w obróbce seryjnej. Zapraszam do oglądania. Czasem na laserze pracujemy na prostych kształtach, typu prostokąt, kwadrat, co oznacza, że jeżeli mam stół zapewniający kąt prosty i to ma kąt prosty, to jak się dołożę do tego kąta prostego, to mogę łatwo to zbazować i wypalić, nie ma problemu. Jeżeli robię detal okrągły, to właściwie też problemu nie ma, bo nie ma znaczenia, w jakiej on jest orientacji kątowej, dosuwam go tutaj do rogu, też jestem na dwóch stycznych do okręgu osadzony, też jest fajny i powtarzalny. Ale jeżeli mam do zrobienia coś takiego, no to niby mogę to dołożyć, tylko że popatrzcie, czy ja to dam trochę tak, czy trochę tak, to będzie miało znaczenie, no i można by jakieś dodatkowe tutaj próbować robić zderzaki, ale to wszystko jest takie, takie trochę nie bardzo. Dlatego zrobimy sobie dzisiaj przyrząd specjalny do wykonania trzech takich kształtów patchy skórzanych, które można później sobie naprasować albo naszyć na dowolne rzeczy. Ja mam na przykład taki na czapce i na plecaku, co mogliście widzieć w ostatnim filmie. No to co, zaczynamy. Zacząłem od tego, że cyknąłem sobie taką fotkę. Taka fotka bardzo mi się przyda, bo jeżeli teraz przeniosę się do mojego gimpa kochanego i wrzucę sobie moją fotkę do tego gimpa. Konwertuj tak. To będę w stanie wytyczyć rozmiary tych elementów i na podstawie tego stworzyć de facto szablon, w którym później będę pracował. Ja sobie tylko od razu ustawię wymiary płótna w milimetrach, bo mam akurat detal założony o szerokości 100, a wysokości 200. Taki kawałek balsy wrzuciłem sobie jako ten podstawowy mój element. I teraz zacznę od przeskalowania tej warstwy, bo ona na pewno skali nie ma poprawnej. Najłatwiej będzie mi to zrobić okręgiem. Jeżeli sobie dosunę ten okrąg tutaj do styku i popatrzę, gdzie się znajduje jego koniec, to jego koniec znajduje się na milimetrze, którym... zaznaczenie brak całość. Czemu nie widzę milimetrów? A, bo tutaj nie mam ustawione milimetry. No tak. On znajduje się na milimetrze, powiedzmy, 43. A jeżeli weźmiemy sobie jakąkolwiek miarkę i takiego nowego patcha, ja go położę na setce, żeby od setki zacząć, będzie łatwiej, to widzę, że on ma równiutko 50. Tak idealnie 50 to jest ten wymiar. No a ja mam ciągle tutaj 40, co? 43. No to teraz szybka sprawa z kalkulatorem. 43,5 to... nie, 50,43 to 1,16, ja zrobię 1,165. Czyli całą warstwę przeskaluję sobie procentowo o 1,065, prawda? Tam było. Nie, 1,165. 1,165. Czyli ta piątka będzie po kropce w tej sytuacji. Tak jest, skaluj. Dzięki czemu jak sobie teraz ustawię tę warstwę znowu tutaj do końca, na równo, to w tym miejscu kursor pokazuje około 50 mm. Jeżeli będzie nierówno, jeżeli będzie trochę za mało, to ja zawsze mogę to dociąć na trochę większych wymiarach, leciutko sobie powiększyć otwór, to nie problem. No to co, spróbujmy teraz rozłożyć nasze patche na zakresie mojego stołu. To będzie prosta sprawa, zrobię sobie dwa powielenia mojej warstwy i wytnę sobie z nich fragmenty, które nie są mi potrzebne, więc na pierwszej zostawię sobie tylko i wyłącznie mój... Te są wyłączone, dodaj kanał alfa oczywiście, bo chcę przeźroczyste tło. Na pierwszej sobie zostawię tylko ten fragment, który mnie interesuje, czyli kółeczko. Tu oczywiście został kawałek do usunięcia na boku. Ok, mam moje kółeczko. Na drugim z nich zostawię sobie tylko na przykład tą, nazwijmy ją, elipsę. Ok, i tutaj teraz przesuńmy całość. Okay, i spróbujmy teraz rozpracować jakoś te pozycje i wszystko inne. Na początek wytnę sobie to, co jest niepotrzebne. Mam usunięte całe tło. I usunę sobie też teraz ten środek, który jest moim kształtem do obróbki.
mogę go sobie ułożyć tak, jak uważam, że powinien być, czyli tutaj pewnie gdzieś od narożnika, mniej więcej w tym miejscu. O, tutaj coś zostało. Dobra, w momencie, kiedy mam zrobione już wszystkie te podkładki, to wrzucę sobie nową warstwę, chociaż nie, nie muszę wrzucać nowej warstwy, po prostu zaczytam sobie kilka dodatkowych plików. Zrobimy sobie Smarta Roadstera Coupe do tego. Zrobimy sobie Smarta Roadstera w wersji zwykłej. Obojętne, czy konwertuj, czy nie. Zrobimy sobie Smarta Fortu. Zrobimy sobie Smarta z wersji Cabrio z otworzonym dachem. Zrobimy sobie takie logo Smarta. I zrobimy sobie też Smarta, ale w wersji SVG, czyli w modelu wektorowym. I przerobimy go zaraz na model rasterowy. To nie powinien być duży problem. Wyłączę na razie wszystkie warstwy i zacznę od jednej z nich. Oczywiście to wszystko jest dużo za małe, przypuszczam, że 1000 razy, bo to są malutkie grafiki gdzieś tam znalezione na internecie. Mam nadzieję, że nie łamię dużo praw autorskich w ten sposób. Jeżeli łamię, to możecie mnie opieprzyć. No, mniej więcej taki kształt bym chciał. Ok, myślę, że to mamy. Wyłączę więc wszystkie warstwy, które są nie do wycinania. I na początek wyeksportuję sobie plik. Szablon do cięcia pod patche. A następnie wyeksportuję sobie wersję do grawerowania. Co? A i myślę, że możemy przejść do Laser GRBL. Włączmy najpierw sprzęt. Zacznę od zaczytania szablonu. I tu w szablonie możecie zobaczyć, że mamy takie plamki, nie? Bo ja tam trochę brzydko wyczyściłem. Na szczęście Laser GRBL pozwala w miarę łatwo takie błędy usunąć. Poprzez usuwanie plam. To jest szybka i prosta procedura. Będziemy to robić na balsie, którą będziemy ciąć i będzie to balsa jedynka. Wymiar to 100 na 200, bo jest to też automatyczny rozmiar. Oj, popatrzcie, dalej tutaj zostały jakieś patche, nie? Jakieś plamki. Połącz. Bazuj. Pal. Dobra, i teoretycznie powinienem być w stanie teraz wyjąć te wszystkie wycięte fragmenty i wpasować w te miejsca moje patche. Dobra, patche mamy założone. Wczytajmy teraz pliczek z samymi grawerkami. No, balsa, jak widzicie, jest kiepskim pomysłem, zwłaszcza taka cienka. Trzeba to będzie przerobić na inne materiale, ale na dzisiaj myślę, że wystarczy. To wszystko od linii do linii. Teraz spróbujmy dobrać to tak, żeby wyglądało ładnie. Domyślnie, zwykle na jakby defaultowych rozwiązaniach to nie wychodzi źle. Jedyne co wybierzemy, balsa, nie balsa, skórzane patche engrave. Ja zakładam maseczkę, bo skóra trochę śmierdzi w trakcie wypalania. Znaczy, to przypuszczalnie nawet nie skóra, może pseudoskóra. Więc ja to palę i zostawiam Was z tym. No i mamy. Wyłączmy aerosista. Niestety, troszeczkę mi się wszystko przesunęło przez to, że ten szablon z balsy się rozwalił, dlatego troszeczkę to poprawimy zaraz. Zrobimy wersję V2. Ten jest nawet niezły. Tamten był trochę za bardzo przesunięty. Natomiast te już powinny działać dobrze. Zdejmę okulary, bo w okularach nic nie widać. Mamy takiego smarcika w wersji coupe. Mamy takiego smarcika w wersji notchback z otwartym dachem. I mamy oczywiście Fortu w wersji z otwartym dachem i Fortu nie cabrio.
Dobra, co zmienimy? Pierwsza rzecz, przygotowałem sobie pliki, które usuną nam te wszystkie niepotrzebne na środku przejazdy, bo jest ich dość dużo, więc otwórz plik. Jak też za pomocą tych plików z osobna poprzesuwamy sobie to i owo. Więc na początek te fortu. One moim zdaniem wymagają tak no z milimetra do góry. Dam im offset milimetr do góry. I z czasu rzędu 10 minut, bo tyle się wykonywały tamte, przez to, że usunąłem masę niepotrzebnych przejazdów, zejdziemy do około 9 minut. On pokazuje 6,8, ale myślę, że tak naprawdę będzie bliżej 9, zaraz się dowiemy. No to co? No to załadujmy nowy materiał. Nie przygotowałem się. I robimy wersję poprawioną i zoptymalizowaną. Pierwsze patrze za nami, Smart w wersji Cabrio, Fortu w wersji zamkniętej, a reszta się jeszcze pali. Mamy Smarta Roadstera w wersji Coupe. I mamy Smarta Roadstera w wersji Notchback z otwartym dachem. No i co? Udało się dzięki temu skrócić czas o jakieś, jeżeli się nie mylę, minutkę z tego co widzę. Smarcik. A tu niestety nam się przesunął patch, więc kolejny będzie jako próba do wycinania. Tak to już jest. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Ja się na pewno nauczyłem, że gniazda na patche muszę robić troszeczkę większe i na pewno balsa 1 mm nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza z tak cienkimi ściankami, więc powinienem pewnie użyć po prostu kartonu i na przyszłość wezmę kawałek kartonu i zobaczę, jak kawałek kartonu sobie poradzi, bo mam go trochę. Wiecie, paczki się zamawia i tak dalej. Także wytnę z kartonu i zobaczę, czy to będzie lepsze rozwiązanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku Cenię Krok po Kroku już za tydzień w piątek.